Hej, witajcie w nowym odcinku Video News, w którym jak zwykle zagłębimy się w świat elektronicznej rozrywki i branży najnowszych technologii. Dzisiaj dowiemy się m.in. jakie są wymagania gry Fallout 4 i dlaczego nowy smartfon LG ma aż dwa ekrany, a także sprawdzimy co i kiedy będzie działo się na PGA 2015 oraz czy Facebook wprowadzi łapki w dół. Zapraszam! Bethesda opublikowała wykaz minimalnej i zalecanej konfiguracji sprzętowej dla gry Fallout 4. Wymagania potrzebne do grania na najwyższych detalach są spore. Karta graficzna GTX 780 i procesor i7-4790 lub odpowiedniki AMD. Z kolei minimalnie potrzebujemy CPU i5-2300 oraz karty GTX 550 Ti. Pełne wymagania znajdziecie w rozwinięciu Video News. Premiera gry odbędzie się już 10 listopada. Prócz wersji PC pojawią się również te na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Linki do cen Fallouta 4 znajdziecie jak zwykle w opisie tego filmu. LG zaprezentowało bardzo ciekawy smartfon. Model V10 ma dwa ekrany. Pierwszy z nich cechuje się przekątną 5,7 cala i rozdzielczością QHD. Natomiast drugi ma rozmiar 2,1 cala i rozdzielczość 160x1040 pikseli. Obie jednostki oparte są na matrycy typu IPS Quantum. Na wyświetlaczu pomocniczym będzie można wyświetlić datę, prognozę pogody czy stan naładowania akumulatora. Mogą znaleźć się tam także skróty do aplikacji czy powiadomienia. Podobnie jak Lenovo Vibe S1, który prezentowaliśmy Wam podczas IFA 2015, również w LG V10 zintegrowano podwójną kamerę, aby poprawić jakość selfie i zwiększyć kąt zdjęć aż do 120 stopni. Smartfon ma metalowe ramki, a jego tył pokryty jest skórą. Pełną specyfikację tego modelu znajdziecie w rozwinięciu odcinka 73 cyklu Video News. W październiku zagramy w kilka interesujących tytułów. Z tej okazji jak co miesiąc przygotowaliśmy dla Was materiał opisujący najciekawsze premiery tego miesiąca. Dość wspomnieć, że można pograć m.in. Wiedźmin 3 Serce z Kamienia, czy sprawdzić jak radzi sobie Lara Croft w nowym Rise of the Tomb Raider. Napisz w komentarzu, w jaką Ty zagrasz grę w październiku. W polskich sklepach będzie można zakupić dwie wersje nowego smartwatcha Samsunga, Gear S2 i Gear S2 Classic. Chodzi o rozdzielenie wzornictw. Pierwszy styl będzie bardziej sportowy, a drugi to coś, co przypomina tradycyjne zegarki, szczególnie ze względu na obecność skórzanego paska. Przypomnijmy, że zegarek od Koreańczyków wyposażono w ekran Super AMOLED o średnicy 2,1 cala i rozdzielczości 360x360 pikseli. Jego premiera odbędzie się 2 listopada, ale przedsprzedaż ruszyła już teraz. Link do cen znajdziecie w opisie tego filmu, a pełna specyfikacja jak zwykle w rozwinięciu tekstowym. Poznaliśmy polskie ceny nowego iPhone'a 6S, który już zadebiutował na naszym rodzimym rynku. Jeżeli jeszcze nie widzieliście naszej recenzji najnowszego produktu Apple, to serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia. Ceny 6S zaczynają się od 3199 zł, a wersji Plus od 3699. Ceny innych wersji dostępne w rozwinięciu tego filmu, a Wy napiszcie w komentarzach, co sądzicie o cenach. Czy nie są aby zbyt wygórowane? Jeszcze na chwilę pozostajemy w temacie Apple. Wedle rankingu Best Global Brands najbardziej wartościową marką na świecie jest bezsprzecznie Apple, któremu po piętach depczą Google do spółki z Coca-Colą. Z kolei dziesiątkę najlepszych firm zamyka Amazon. Mimo że mogłoby się wydawać, iż otaczają nas produkty Samsunga czy Microsoftu, a Apple zarezerwowany jest dla wyższych sfer, to jednak te firmy plasują się odpowiednio na 7. i 4. miejscu. Link do całego rankingu, jak zwykle, w rozwinięciu. Wybieracie się na PGA 2015? To świetnie, będziecie mieli okazję spotkać ekipę videotesty.pl, a w sobotę od godziny 14 na stoisku numer 15 marki Genesis w hali 7A będziecie mogli zgarnąć nagrody w konkursach, które będziemy organizować specjalnie dla Was, a przede wszystkim będziecie mogli obejrzeć finał turnieju CSGO Genesis and videotesty.pl Cup, w którym zmierzą się drużyny Red Fox Gaming i 31337 eSports. Dla tych, którzy nie wpadną na targi, przygotujemy relacje oraz w sobotę na okoliczność naszego show na stoisku Genesis odpalimy transmisję na żywo. Od piątku śledźcie więc nasz kanał bardzo intensywnie. Transmisja ze stoiska będzie dostępna na YouTubie, natomiast na Twitchu transmisja z samego spotkania wraz z komentarzem, czyli Red Fox Gaming i 31337. Jeżeli macie ochotę poczytać o tym, czego więcej spodziewać się po PGA 2015, jakie są ceny biletów, to zapraszamy do tekstowego rozwinięcia Video News. Gdybyśmy mieli
mieli powiedzieć Wam o wszystkim, to dzisiejszy odcinek trwałby wieki, dlatego też zapraszamy do rozwinięcia. Microsoft podczas ostatniej konferencji zaprezentował swojego najnowszego flagowca, czyli Lumie 950, ale także jego większą wersję, czyli model 950 XL oraz komputer Surface Book, który ma być konkurencją dla MacBooka Pro. Produkty zaskoczyły nas bardzo pozytywnie, o czym pisaliśmy w newsach, do których odnośniki znajdziecie w opisie tego filmu. Czekamy na Waszą opinię w komentarzach na temat tych produktów. Pokrótce jednak opowiemy co nieco dla niezapoznanych z tematem. Lumia 950 zaoferuje ekran AMOLED 5,2 cala oraz rozdzielczość 2560x1440 pikseli. Wydajność zapewnią procesor Snapdragon 808 i 3 GB pamięci RAM, a urządzenie będzie działać pod kontrolą Windows 10. Ciekawostką jest to, że smartfon można podpiąć do monitora i korzystać z pełnej wersji systemu Microsoftu, tak jakby telefon był normalnym pecetem. Będzie do tego potrzebna co prawda stacja dokująca, ale ta funkcja i tak robi wrażenie. Nie sądzicie? Dajcie znać poniżej. W dzisiejszej ciekawostce kilka słów na temat Facebooka. Ostatnio największy portal na świecie w testowej wersji aplikacji mobilnej sprawdzał to, jak przyjmą się nowe opcje reakcji na posty. Nie będzie to jednak przez wszystkich wyczekiwana łapka w dół, a emotki oddające po prostu emocje. Pod wpisem standardowo ujrzymy trzy opcje, lecz kliknięcie lubię to spowoduje rozwinięcie apletu z aż 7 różnymi opcjami. Będą to kciuk i serce oraz 5 buziek reprezentujących zadowolenie, przerażenie czy smutek. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy waszym zdaniem jest to dobry pomysł? To już wszystko w tym odcinku Video News. Przepraszamy, że tyle razy odsyłaliśmy Was do rozwinięcia, ale naprawdę było sporo ciekawych informacji, które są bardzo, bardzo rozległe, dlatego gdybyśmy mieli zawrzeć je wszystkie w filmie, to ten film byłby bardzo, bardzo długi, a to też Wam by się nie podobało. Piszcie w komentarzach swoje opinie na temat newsów, no i na temat tego, co można poprawić w serii Video News i czy Wam się podobało. A jeżeli tak, to również zostawcie palec w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Po więcej takich filmów w opisie znajdują się przydatne linki, które warto kliknąć. A tymczasem Borem Lasem żegnam się z Wami, do zobaczenia na PGA 2015, no i w kolejnych filmach, jeżeli ktoś nie wpada na targi w Poznaniu. Na razie, pa pa! Dziękujemy serdecznie, że dotarłeś do końca tego filmu. Brawo! A teraz, jeśli już jesteś w tym miejscu, możesz od razu zasubskrybować nasz kanał, żeby zobaczyć inne filmy. A jeżeli już chcesz oglądać inne filmy, to wejdź w nasze polecane, na przykład w ten lub w ten. I przenieś się do świata technologii z wideotesty.pl.